Chcieli rozwijać swoje umiejętności, teraz niestety nie mają na czym. 6 komputerów z systemem operacyjnym Macintosh zostało skradzionych wczorajszej nocy z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Osób podejrzanych nie ma, sala była według zeznań pracowników Instytutu Sztuki była zamknięta na klucz. Koszt zakupu jednego zestawu wynosi około 5000 zł. To wielki cios dla uczelni, która w ostatnim czasie oddała do użytku studentów wiele nowoczesnych obiektów. Policja już była, prowadziła czynności dochodzeniowo-śledcze na miejscu. Kolejnym etapem będzie teraz ustalenie policji, czyli w jaki sposób, kto, czy jakieś ślady były na miejscu. Więcej informacji o całym zajściu na portalu Radia Sygnały.